Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Radioaktywny blog. Moim gościem jest Mariusz Duda. Dzień dobry, wieczór. Kim jesteś, Mariuszu drogi? Sobą. Staram się być sobą. Staram się nie udawać nikogo innego. Czy to pytanie podchwytliwe? Nowa płyta jest o tożsamości, prawda? Więc myślę, że pytanie o to, kim jesteś, mój drogi, to jest chyba dosyć ważne, bo w tym przypadku szczególnie. To są pierwsze słowa padające na nowej płycie i ja piszę w formie podchwytliwej trochę, przyznaję. Dlatego też zapytałem, czy to jest podchwytliwe pytanie, bo tekst jest trochę podchwytliwy. Ale to właśnie tak się miało to wszystko zaczynać. Ja staram się być sobą, natomiast różnie to wychodzi. Czasami muszę się dostosować. Czasami będąc na spotkaniu, na przykład z fanami, muszę się uśmiechać, chociaż nie mam na to ochoty, bo na przykład jestem zły. Z jakiegoś powodu. Ale nakładam maskę i udaję kogoś innego. Natomiast w przypadku muzyki staram się być szczery, jak najbardziej. A w przypadku nowej płyty Riverside wydaje mi się, że jestem bardziej szczery niż kiedykolwiek wcześniej. Napisałeś, że masz dosyć płaczu i żałoby. No tak. No i co? Na tej płycie nie ma ani płaczu, ani żałoby, mam wrażenie. Jest trochę melancholii, ale nie ma jej za dużo, myślę. To jest trochę tak, że jak się gra w zespole, który głównie kojarzy się ze smutkiem i z przestrzenią taką melancholijną, to w jakiś tam sposób jest ta świadomość, że ludzie to kochają i ty jesteś już na to skazany i jak zaczniesz robić coś weselszego, to będzie dyskomfort u niektórych. Natomiast ja może i mógłbym cały czas robić te melancholijne rzeczy w Riverside, ale udało mi się stworzyć inne projekty, gdzie mogę tę melancholię rozwijać. Natomiast wydaje mi się, że Riverside zasłużył sobie na płytę bez żałoby teraz. Bez takiej nadmiernej ilości melancholii, bo nie możemy żyć cały czas w cieniu nieszczęścia, które się wydarzyło w naszym zespole. Dlatego trzecia dekada to jest zerwanie z żałobą. To prawda. To jest trochę tak, że w 2016 roku wydaliśmy płytę taką elektroniczną, którą Piotrowi zadedykowaliśmy, a potem w 2018 wydaliśmy płytę Wasteland, która jest jakby takim nagrobkiem żałobnym dla Piotra. Ona jest taka specjalnie mroczna i smutna. A jeszcze wcześniej, zanim Piotr umarł, to generalnie ta nasza muzyka nie była zbyt wesoła, bo tam też były jakieś moje personalne, mroczne klimaty. Tak. Love in the Time Machine wcale nie jest jakaś super wesoła. Lunatic Soul solowy też był bardzo mroczny. Ja po prostu chcę na chwilę chociaż od tego odpocząć. Dlatego nowy Riverside jest już z zupełnie innym podejściem. W tekstach piszesz, śpiewasz o życiowych deklaracjach, takich jak precz z toksycznymi relacjami. Czy to się tyczy też ciebie prywatnie, czy tylko to są takie deklaracje artystyczne? To jest trochę tak, jak się pisze teksty w moim przypadku. Ja zawsze mam sferę emocjonalną, własną, prywatną, sferę, gdzie patrzę na zespół na przykład, którym, albo jakiś projekt, w którym jestem i to, co się dzieje na świecie. Trzecia warstwa. I najlepiej, żeby pisać tekst w taki sposób, żeby to się tyczyło i na przykład czegoś z mojego życia, i czegoś z zespołu, i czegoś, co się dzieje na świecie jednocześnie. Wszystkie te teksty na nowej płycie mówią i o zespole Riverside, i o tym, co się dzieje naokoło. I jeżeli na przykład jest tekst do I'm Done With You, gdzie ja mówię wyraźnie o tym, że nie chcę, żeby ktoś mi tutaj mówił, co ja mam robić, w pewnych kwestiach oczywiście, trochę nawiązuję do, nie wiem, powiedzmy fanów, którzy wpisują się w komentarzach pod jakimiś utworami Riverside, mówiąc: nie powinniście grać tego utworu, powinniście go zmienić, najlepiej wyrzucić drugą zwrotkę, zamiast pierwszego refrenu dać trzeci, rozciągnąć albo skrócić i to wtedy będzie super. Albo ktoś powie: za dużo tutaj nawiązań do lat 80. Powinno być mniej i wtedy byłoby dobrze. Albo ktoś powie: powinniście z tego jednego utworu zrobić cztery, to wtedy nadawałoby się to do słuchania. Ja sobie myślę, kim ty, tutaj piknięcie, jesteś, żeby mi mówić, co ja mam robić, tak? Dlaczego uważasz, że jesteś jakimś autorytetem? Ja wiem dobrze, co ja mam robić. To jest moje wytyczone. Przeze co mnie... odpowiadasz? You're not my judge, you're not my God. Zabieraj swoją toksyczność i daj mi spokój. Ja wiem, co ja mam robić. Przepraszam, ale nie jesteś moim Bogiem, nie jesteś moim tutaj autorytetem głównym. Tak jest, jeżeli chodzi o fanów, ale teraz możemy to popatrzeć w trochę inny sposób. Jesteśmy na przykład w Polsce i politycy nam mówią w ten, a nie inny sposób i równie dobrze możemy im zadedykować
taki tekst. Bo dlaczego oni uważają, że to, co mówią, to jest akurat najlepsze rozwiązanie? Wcale nie jest. Może to jest tylko podyktowane dla ich własnego dobra. Albo żeby osiągnąć jakieś korzyści, nie wiem, przy następnych wyborach. Więc halo. Ja nie muszę się wcale z tym zgadzać. Tak? Więc chodzi mi o te warstwy. A propos walki z toksycznością, chyba też jest to związane z faktem, że mam już swoje lata i najzwyczajniej w świecie usuwam ze swojego personalnego życia osoby, które mnie nie inspirują, które tylko zatruwają moje życie jakimiś swoimi ideologiami, które do niczego nie są mi potrzebne, więc ja się usuwam. Ale jestem otwarty na dialog, tylko jeżeli widzę, że nie ma szans na porozumienie, dziękuję, do widzenia. Była jakaś tam sfera komfortu, ty wyszedłeś z tej sfery komfortu i mam wrażenie, że to wychodzenie z tej sfery komfortu w tym przypadku trochę brzmi jak rewolucja pewnego rodzaju. Czy to dobrze mi się wydaje, czy to tak trochę na wyrost, ta rewolucja mi się tutaj skojarzyła? Nie wiem, czy Riverside jest w stanie wywołać jakąkolwiek rewolucję ogólnie, bo gramy taki rodzaj muzyki, którzy złośliwie określają, że to jest taka muzyka dla takich konserwatystów, no dla takich osób, które po prostu zasiedziały się w tych latach 70. i dla nich wyznacznikiem jest tylko muzyka lat 60., 70., a wszystko, co było później, to już nie jest prawdziwa muzyka. Natomiast ja jestem z pokolenia lat 80., ja się wychowałem na liście przebojów programu trzeciego. No wiem, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że miałeś kasety Tangerine Dream. Tak, ale też wychowałem się na takiej muzyce właśnie, jak rozmawialiśmy, nie wiem, Perfect, Lady Punk i tak dalej, więc Lech Janerka oczywiście, mój mistrz, którego uwielbiam i to gdzieś tam zawsze w tym Riverside'zie przemycam. Moim celem nie jest gloryfikowanie gitary elektrycznej, solówek. Ja jestem, można powiedzieć, trochę głównym twórcą w Riverside, więc ja ta gitarę, jak mogę, to czasami ją trochę spycham na bok. Więc wszyscy fani Davida Gilmoura mogą mnie tam w ciszy przeklinać, że akurat nie chcę takiego drugiego stylu. Natomiast oczywiście gitara zawsze była ważna w Riverside. Wcześniej, jeżeli chodzi o Piotra i teraz Maciej, też dość dużo wnosi. Natomiast rewolucja, myślę, że jest w naszej muzyce na pewno, bo zaczynamy wkładać kim w mrowisko, ale tak jak mówię, w tym gatunku muzycznym takie rewolucja przez duże R to jest chyba trochę za dużo powiedziane. My mamy cały czas ten sam fundament. Natomiast gdzieś tam rzeczywiście zaczęliśmy się rozpychać, albo może też po prostu chyba przestało mi zależeć, żeby nagrywać najlepszy progresywny album wszechczasów. Moim zdaniem jest po prostu wejść do sali prób i razem z chłopakami zagrać coś, co nam sprawi frajdę. Nie dbam o to, żeby trafiło to na pierwsze miejsca list przebojów teraz, bo tego nie potrzebuję. Najzwyczajniej w świecie. Artystycznie mogę się rozwijać w Lunatic Soul, w swoich solowych eksperymentach, natomiast w Riverside chciałbym po prostu, żeby mieć dobrą atmosferę na próbach i żeby coś fajnego stworzyć. Czyli nie chcesz spełniać oczekiwań tej presji, którą zawsze była. No wiadomo, że mamy fanów, wiadomo, że nie mogę totalnie tego przewrócić na lewą stronę, ale nie chcę być tak zachowawczy, jak byłem do tej pory w pewnych kwestiach, jeżeli chodzi o Riverside. I wydaje mi się, że ta nowa płyta to jest taki jakiś powiew świeżości w pewnych kwestiach. Widać, że coś się zmieniło. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że to jest w końcu album, przy którym ludzie porównują do Aha, porównują do OMD, porównują do Rusha, porównują do The Police. W końcu jakieś fajne nazwy, a nie cały czas Porcupine Tree, Pink Floyd i coś tam jeszcze. Ile można? To jest, z tego punktu widzenia jest to rewolucja. Powiedziałeś, że te twoje teksty zawsze mają warstwy. Co cię denerwuje w dzisiejszym świecie, tak, jak patrzysz na ten świat? Bo z jednej strony mamy tu płytę, która ma kolorową okładkę, jest więcej w niej radości, mniej smutku, a z drugiej strony gdzieś obok jest wojna. Gdzieś jest kryzys, gdzieś to wszystko tym ludziom jest coraz gorzej. Jak to się ma? No są problemy. Zawsze zwracam uwagę na problemy społeczne i one gdzieś tak w tych moich tekstach te problemy się odzwierciedlają, ale to jest tak, że ja nie chcę pisać o polityce. Ja nie chcę pisać o problemach świata. Mnie interesuje człowiek jako jednostka i to, jak się to na nim odbija. To, co dzisiaj mnie, można powiedzieć, najbardziej irytuje i to, co chciałbym w tych tekstach zawrzeć, to jest to, że ludzie się nie słuchają. Oni się nie słuchają, się nie rozumieją, nie potrafią słuchać ze zrozumieniem, nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Żyjemy w czasach clickbaitów, żyjemy w czasach nagłówków, gdzie ludzie oceniają już drugiego człowieka po nagłówku, po tym, jak się ubierze, po jakimś jednym zdaniu wyrwanym z kontekstu. To doszło do jakiejś granicy absurdu i najgorsze w tym wszystkim jest to, że to wykorzystują na przykład politycy, którzy nas specjalnie dzielą jeszcze, prawda? To jest niedobre, że my poddajemy się takiej manipulacji, bo oczywiście
mamy na nowej płycie tekst o inwigilacji, o tym, że nas tam wielka czwórka amerykańskich korporacji non-stop śledzi i tak dalej, ale to nie jest jakieś tam odkrywanie Ameryki, wszyscy to wiemy, prawda? Natomiast podkreślam jedno, że tam najważniejsze jest to, że jesteśmy przez to manipulowani. Ale to, na czym mi najbardziej zależy i to, co mnie boli, to jest to, że rzeczywiście nie potrafimy znaleźć jakiegoś języka porozumienia. My jesteśmy w bardzo podzielonym społeczeństwie, żyjemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie są ludzie podzieleni. Ameryka też jest takim przykładem tego, co się działo za rządów Donalda Trumpa. Zawsze północ, południe, prawda? Tak jak mówimy tutaj o tych społecznościówkach, że one miały jakby przybliżyć ludzi, a one zaczęły ich dzielić, bo te wszystkie różne skrajne czasami poglądy właśnie w tych portalach społecznościowych mają największe wranie. Ekstremizm zawsze jest... No wiesz, są ruchy społecznościowe typu Me Too czy Black Lives Matter. One bardzo pomagają kobietom, bardzo pomagają czarnoskórym. Natomiast chodzi o to, że jest zawsze jakaś tam radykalna grupa, która uważa, że to jest złe. Inna grupa uważa, że właśnie tak powinno być, powinniśmy tylko skręcać w tę stronę. No, gdzieś trzeba się zawsze znaleźć po środku. Wiem jedno, że ci po ekstremalnie lewej stronie i ci po ekstremalnie prawej stronie nigdy się ze sobą nie dogadają. To jest tak jakby, nie wiem... No, chociaż wbrew pozorom są chyba blisko siebie. No, pod pewnym względem może i tak. Tam gdzieś i tu polewiwają rewolucyjne sztandary, prawda? Ale to nie, wydaje mi się, żeby to nie była przyszłość. No, mieliśmy to, co się dzieje w naszym kraju po ekstremalnie prawej stronie, no to mrozi krew w żyłach, jak się widzi te nazistowskie klimaty. Ale umówmy się, po lewej stronie też był koncertowy przykład, jak można zepsuć wszystko, kiedy był Marsz Kobiet. Tam już wszyscy wyszli na ulicę wtedy, była totalna wolność. Wszyscy tak naprawdę wyszli, żeby za tą wolnością i gdzieś ktoś to niestety zepsuł, bo za bardzo chciał, za mocno już, za dużo tych takich radykalnych haseł padało i to się rozmyło. I to jest to właśnie trzeba uważać, żeby się nie rozmyło i żebyśmy jednak mimo wszystko próbowali się dogadywać. To są rzeczy, o których piszę na nowej płycie, ale nie z takiego punktu widzenia, że otwieram gazetę i piszę o tych newsach, tylko jak to wpływa na jednostkę, jak to wpływa na człowieka. Umówmy się, że pierwszy utwór na płycie to też jest taki clickbait, to jest taki nagłówek. To jest na zasadzie bam, Riverside gra w stylu lat 80. Ale tak naprawdę jak się posłucha dalej tego utworu, to jest cały czas Riverside, to jest rockowy numer. My nie gramy jak Kombi, my nie gramy jak OMD, to jest tylko taki początek, nagłówek. Ludzie się na to nabierają, ludzie po prostu od razu komentują, że gramy jak Aha, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że cały ten utwór trwa 7 minut, a ten wstęp, który jest jak najbardziej jak Aha, to trwa może 1,5 minuty. I to wszystko przez to, że użyliśmy takiego, a nie innego brzmienia klawiszy. To jest zwykły clickbait. Masz rację, nawet widziałem jakiś filmik dzisiaj, który udostępniłeś, tak, gdzie panowie z Aha siedzieli i oglądali teledysk, tak. I słuchali tego nagrania. Wiemy o tym, że sztuka rozwija się poprzez inspirowanie się wcześniejszą sztuką. I tak robił każdy, bo i robili malarze, i robili reżyserzy, i muzycy robili. Więc wydaje mi się, że to dobrze, że się rozwijasz poprzez to, że inspirujesz się swoimi idolami. Na tym polega rozwój sztuki, na tym polega rozwój muzyki, oczywiście, na tym polega rozwój świata przecież. No tak, tylko chodzi o to, że jeżeli jest strefa komfortu polegająca na tym, że zespół Riverside zżyna z Pink Floyd, zespół Riverside zżyna z Porcupine Tree i jeszcze tam z paru innych zespołów i ludzie się do tego przyzwyczaili, to jest okej. Okay. Natomiast jak się okazuje, że jeszcze się pojawiają jakieś inne zespoły, których, nie wiem, niektórzy na co dzień nie słuchają, że to już nie jest, nie wiem, Katatonia, Anathema i te wszystkie jakieś takie mroczne zespoły, no to tu już nie wiadomo, co z tym zrobić. A to jest Aha. Omówmy się, że w bardzo dużej grupie progresywnego społeczeństwa lata 80. kojarzą się z czymś najgorszym, co się przytrafiło w muzyce. Jakby niektórzy nie zdawali sobie sprawy, że w latach 80. był, jeżeli chodzi o muzykę tak zwaną progresywną, były takie zespoły jak Tears for Fears, były takie zespoły jak Tok Tok, Kate Bush, Peter Gabriel. Przecież to jest doskonała muzyka. Wszyscy patrzą, nie wiem, przez pryzmat Yazoo albo pierwszych nagrań Depeche Mode. Depeche Mode to jest też doskonała rzecz przecież. To jest w ogóle świetny przykład zespołu, na którym się bardzo zawsze chciałbym wzorować. Depeche Mode wyrósł z gatunku zespołów, które grały muzykę elektroniczną i stał się własnym, niezależnym bytem, który przyciąga ludzi na stadion. Ja to zawsze powtarzam. I Riverside też chciałem, żeby było takim bytem, a nie żebyśmy należeli do nurtu progresywnego rocka. To jest na przykład, ja mam wielki problem z zespołami grającymi post-rocka. Ja nie jestem w stanie ich od siebie odróżnić. Wszystkie grają jak God is an Astronaut zmieszany z Mogwayem. Ale to jest jakiś nurt i ludzie na przykład słuchają post-rocka i mają tam 20 zespołów. Russian Circles, coś tam. I to wszystko jest bardzo podobne do siebie, prawda? Tak samo zespoły progresywne, te, które grają teraz na 7-8-strunowych gitarach, one wszystkie grają takie post-meshugowe, dżientowe klimaty i łączą to z rockiem progresywnym. Zespołów jest mnóstwo i wszystkie brzmią identycznie. I ja bardzo chciałem być zawsze gdzieś po środku i po prostu być takim niezależnym bytem, który będzie się nazywał Riverside, a nie tam zespół, jeden z zespołów, które grają
taki, a nie inny rodzaj muzyki. No, ale na przykład tak porównanie z OMD na przykład, prawda? Bo ktoś też tam powiedziałeś o OMD. OMD był zespołem, który się wywodził z nurtu postpunkowego tak naprawdę. I tak słuchać pierwszych... No, A New Order to samo przecież, prawda? A New Order, no to dawne Joy Division. No to to jest zajebiste. I właśnie o to chodzi. A mój styl grania na basie generalnie jest między innymi nie tylko zainspirowany Geddym Lee z Rusha, czy Wettonem z Toś tam, ale też Lechem Janerką, którego Klausa Mittwocha w dzieciństwie tłukłem, ile mogłem. Tak naprawdę to przyznam szczerze, najbardziej tłukłem chyba The Best of Janerki, bo kiedyś on wydał na kasecie takie co lepsze kawałki. I to była jedna z moich ulubionych płyt, a dopiero potem odkryłem poszczególne rzeczy. Więc ten basik taki, to taki The Cure trochę, Simon Gallup, a nie jakiś tam Jaco Pastorius style, czy jakieś w ogóle dziwne, progresywne połamańce. Ja lubię takie proste granie. I Reaver, dlatego na przykład taki utwór jak Friend or Foe jest jak najbardziej w DNA zespołu Riverside od samego początku. A są ludzie, którzy patrzą na nas przez pryzmat pięknych, hakietowych solówek z Genesis albo Floydowych solówek i ten typ utworu jest dla nich jak policzek. Ale no, bardzo przepraszam, rozmawiam o tożsamości. To jest nasza tożsamość. To jest tożsamość zespołu Riverside. Jeżeli myślałeś, że jesteśmy innym zespołem, to halo, byłeś w błędzie, bo to jest Riverside. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Wiele razy rozmawialiśmy w ogóle o tożsamości, prawda? I ty też gdzieś tam powiedziałeś, że jest pewien kryzys tożsamości. Teraz. Czemu on się objawia według ciebie? Wcześniej wspomniałem, że się zmieniły, pojawiły się te nowe ruchy społeczne. Dzisiaj ludzie są, znaczy przez media społecznościowe, też przez rozwój technologii, ludzie tak próbują się zadawać sobie pytania, czy jeszcze mogą z czystym sumieniem powiedzieć, że są sobą, że jesteśmy sobą, czy też to już jest bardziej taka adaptacja do środowiska tego nowego. Na pewno pandemia wiele sprawiła. Lockdown wiele sprawił. Ludzie się pozamykali w domu i zaczęli mieć refleksję na temat swojego życia. Chociażby takiego, że zwróć uwagę, dwa rodzaje pracy się tam wyodrębniły. Jeden rodzaj pracy taki indywidualny, typu ja jestem samowystarczalny i mogę spokojnie kontynuować bez względu na lockdown, COVID i całą resztę. I na przykład był taki rodzaj pracy, gdzie ludzie byli uzależnieni od innych ludzi. I kiedy odcięto im kontakt ze sobą, przestali pracować, bo po prostu nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Więc to było takie pytanie, refleksja. Mnie to też skłoniło wtedy do zadania sobie pytanie, o czym ten nowy Riverside ma być, i wydawało mi się, że ta tożsamość jest bardzo takim wciąż aktualnym tematem. Ja tu nie odkrywam Ameryki, wszyscy piszą o tym, ale po lockdownie pewne rzeczy się zmieniły i wydało mi się, że to może być wciąż aktualne i my próbujemy się chyba zorientować teraz w temacie, czy ten świat się zmienił, czy my jeszcze za tym nadążamy, czy w ogóle możemy się od tego odciąć. Co cię lockdown nauczył? Co cię ta pandemia nauczyła? No, żeby robić swoje przede wszystkim i żeby zamknięcie w czterech ścianach nie wiązało się z czymś złym, bo ja generalnie nie mam z tym problemu. Ja jestem trochę jak bohater filmów Romana Polańskiego. One się zawsze działy w jakimś zamknięciu. Ja się w sumie dobrze czuję w czterech ścianach, a tą trylogię pandemiczną, ten Lockdown Spaces, to jak to robiłem, to myślę sobie, kurczę, to jest mój świat. W sumie niezłe to jest, ale chodzi o to, żeby nie bać się. Nauczyła mnie to, że musimy nauczyć się zostawać sam na sam ze swoimi myślami i żeby sprostać temu, bo bardzo wiele osób rzuca się w wir różnych aktywności tylko po to, żeby o czymś nie myśleć, żeby to zagłuszyć. A ważne jest to, żeby jednak zatrzymać się i zadać sobie pytanie, czy to, co robię, to nie jest przypadkiem udawanie czegoś przed samym sobą. Znaczy, nie umiemy rozmawiać ze sobą, umiemy myśleć o sobie i popadamy często w depresję przez to, że brak nam na przykład kontaktu z ludźmi. Tak? Wiesz, nie umiemy cieszyć się samymi sobą. No to, ja też to mam. To jest nie potrafię. To jest prawda. Ale dlatego na przykład mnie inspiruje bardzo młodsze pokolenie. Kiedy widzę moje dzieci z pokolenia Z, które nie mają problemów z tym, że ktoś jest gejem, nie mają problemów z tym, że ktoś jest czarny, nie mają problemów, że ktoś jest transem i tego typu klimaty. To jest normalne, to jest okej. Okay. Natomiast starsze pokolenie ma z tym wielki problem i budują wokół tego różne takie narracje, które dzielą ludzi, prawda? Ale też jest inna rzecz. Oczywiście możemy powiedzieć, że pokolenie Z jest bardziej wrażliwe, tak? My to byliśmy tacy twardziele. A nasi dziadkowie to już w ogóle byli twardziele, tak? I to się wszystko tak mięknie, tak się zmienia i tak dalej. Ale ja na przykład nie widzę w tym nic złego, żeby zmienił się ten taki patriarchalny układ, który rządził światem. I na przykład mężczyzna tak naprawdę to wcale nie musi budować tego domu, sadzić drzewa i płodzić syna.
jak nie ma na to ochoty, może powiedzieć to na głos, że nie mam na to ochoty i nie musi być wysyłany od razu na banicję. Podoba mi się ta rewolucja społeczna, która się wydarzyła teraz, że naprawdę możesz się popłakać, możesz przyznać się do tego, że jesteś słaby i że nie dajesz rady. Tylko oczywiście żyjemy w takim czasie, że po drugiej stronie barykady od razu wszyscy tam mówią, że haha, robisz to specjalnie pod publikę, to jest wszystko okłamstwo, oszustwo, to jest prowokacja, więc halo, dzień dobry, witamy w nowym świecie. Kto udaje, jak to mówi prawdę, tak? Więc dlatego też taki temat, tak? Czy ta osoba, można jej zaufać? Czy ona jest naprawdę sobą, czy to tylko zostało wymyślone przez jakąś grupę producentów siedzących za stołem i mówiącej, słuchaj, nowy serial Netflixa niedługo, najpierw musimy wypromować ciebie. Kto wie, może tak być, tak? Bardzo możliwe, że do tego świat zmierza i wtedy staniemy się jednym wielkim fake newsem. Ten problem z tym, że nie możemy ze sobą rozmawiać, jest też z tym związany, z tym zjawiskiem postprawdy, czyli z trudnością odróżnienia prawdy od fałszu dzisiaj. Mamy doskonały przykład propagandy, co się dzieje po stronie, w przypadku wojny z Ukrainą, prawda? Co ci Rosjanie potrafią, jakie te newsy potrafią preparować, żeby dzielić jeszcze bardziej społeczeństw. I tak samo było w Stanach Zjednoczonych, no, kiedy Donald Trump zyskał w sobie po prostu wszystkich polityków wokół siebie, mówiąc, nie, to jest nieprawda. To, co on mówi, to jest nieprawda. To jest fałsz. Wybory zostały sfałszowane, prawda? I wszyscy tam na Kapitol idą, no bo przecież mówi to prezydent. No nikt tak się wcześniej nie zachowywał. Teraz jest najlepsza. Teraz była powtórka w Brazylii z tego samego. No prawda? Słuchaj, no zwolennicy teorii spiskowych uważają, że oni po prostu mają rację, bo jeżeli powiedzmy masz do poparcia jakąś tezę naukową, no coś musisz powiedzieć, że to jest prawda, to fakty naukowe. Tak? Gdzieś zawsze to można sprawdzić, oczywiście. Zwolennicy teorii spiskowych mówią tak, ale czy jesteś w stanie udowodnić to, to i to? Jeżeli czegoś nie jesteś w stanie udowodnić, to znaczy, że to już jest gdzieś, ktoś za tym stoi, mąci, prawda, wrzuca te chipy Bill Gates w jakieś tam szczepionki, żeby nam tam te 5G potem w Ełbie zrobiło jakąś awanturę. To jest trochę tak, że naprawdę przez tą postprawdę, przez to, że nie jesteśmy w stanie odróżnić prawdy od fikcji, my się kłócimy, my ze sobą nie rozmawiamy. I to jest największy problem. To jest trochę tak, jakby zabrakło takiej jakiejś pani, która powiedzmy, że jest, przypomina to taką klasę podstawówki, gdzie te dzieciaki tam się drą między sobą i jakby nie mają jeszcze świadomości, że powinny na moment się zamknąć i żeby zacząć jakoś pojedynczo mówić do siebie, prawda? Dopiero jak przychodzi pani, zapala światło, mówi proszę, klasa, siadać. Ludzie potrzebują kogoś takiego. I najgorsze jest to, że takimi nauczycielkami stają się powiedzmy tacy ludzie jak, nie wiem, no nasz tutaj jakiś prezes, prawda? Albo były prezydent Stanów Zjednoczonych. Wtedy, dopiero silna ręka, to idziemy. To tak nie może być. My musimy sami między sobą nauczyć się rozmawiać. Nie uczymy się rozmawiać od dziecka. Słyszymy siebie, ale sobie nie słuchamy. To jest ten problem. No i tak samo jak czytamy nagłówki, to już myślimy, że wiemy, o co chodzi. Bo przecież kto ma czas się w to wszystko wczytywać, prawda? No ale to są właśnie tematy, którymi na tej nowej płycie Riverside chciałem się zająć i trochę porozwijać. Z punktu widzenia jednostki głównie się tymi tematami zająć. Tak więc jak my to odczuwamy? No ja odczuwam na sobie, że ewidentnie mamy problem. I dobrze byłoby pewne rzeczy powiedzieć na głos. Tu jest dobry moment, żeby tylko podkreślić jedną rzecz. Ktoś mi gdzieś kiedyś w jakiejś recenzji zarzucił, że nie używam na tej nowej płycie za dużo metafor, że jestem bardzo bezpośredni. Ja myślę, że już nadszedł najwyższy czas, żeby pewne rzeczy powiedzieć tak po prostu. Ja oczywiście mógłbym ukryć pewne słowa, bardziej tutaj posłużyć się wspomnianą metaforą, ale w tym świecie clickbaitów i nagłówków, gdzie ludzie nie wczytują się w treść, chciałem po prostu momentami użyć takich sformułowań, żeby przysłowiowy każdy debil to zrozumiał, tak? No wiesz, jednym z najważniejszych haseł i najpotężniejszych, najmocniejszych haseł było hasło strajku kobiet, prawda? No tak, tak. I to było jedno słowo, które mówiło wszystko. No tak, no i to się... Jest to takie nagłówkowe, prawda? Ten świat nie chce metafory, on chce jednak dosłowności. I to jest w ogóle piękna rzecz. Przyznaję się, że tego typu zabieg chciałem zastosować na nowej płycie. Wiem, że ci moi fani rocka progresywnego, przyzwyczajeni do czytania tam tekstów King Crimson i innych różnych Fisha z Merillion, jak dostali takie jesteśmy podzieleni tutaj, albo na przykład wyśmiewam gdzieś pop filozofów, którzy, takich jak Paulo Coelho, którzy mówią, starzejemy się, bo czas upływa. Prawda? Na przykład jakieś tego typu klimaty, no myślisz sobie, no pięknie, albo ktoś ci mówi, chcesz zmienić świat, zacznij od siebie samego. No wiem, to wszyscy to wiemy, tak? Przestań robić coachingowe kursy człowieku, jakieś online i zarabiać na tym pieniądze, bo to aż boli. Najpierw przeczytaj kilka książek innych może, albo znajdź jakiś nowy sposób na to, jak sobie z tym poradzić, bo to są rzeczy ważne i rzeczywiście dosłowność jest dzisiaj bardzo bolesna, ale też przez to ta dosłowność w tekstach Riverside się pojawia. Jeszcze chciałem zapytać się o Stany Zjednoczone, bo
w tym roku, za chwilę lecicie do Stanów Zjednoczonych, tam jest już dwa razy więcej koncertów niż było w zeszłym roku. Tylko my mieliśmy problem duży, bo musieliśmy odwołać połowę trasy, dlatego jest, była tylko połowa, a teraz jest dwa razy więcej, bo gramy całą. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli odwołać. A dlaczego wtedy odwołać? Albo mieliśmy problemy z wizami. Nasz prawnik chyba, nie wiem, poprzez COVID popełnił masę błędów i się okazało, że nie możemy lecieć wcześniej niż tam którejś tam daty i odwołaliśmy połowę trasy. No ale to były te czasy, kiedy można było odwołać tak, no po prostu, bo chorujemy albo bo coś się dzieje, więc ludzie to zrozumieli. Natomiast teraz już lecimy na całą trasę. No, Stany Zjednoczone są dobrym początkiem, dobrym otwarciem. My tam gramy też, to nie jest tak, że gramy tak jak tutaj dla 2000 osób, ale w takich klubach gramy dla 300 osób, więc tam dobrze się porozkręcać. Czy ta płyta właśnie troszeczkę jest pod te Stany zrobiona? Ze Stanami jest to tak, że tam trzeba drobić. Tak jak my drobiliśmy w Europie i w Polsce. No, grać najpierw dla 20 osób, potem dla 100, potem dla 200, potem dla 500, potem dla 1000, być konsekwentnym, wracać tam, przypominać o sobie. My już mamy swoje lata, więc tam raczej nie zawojujemy tych Stanów tak jak byśmy chcieli, ale cieszymy się, że to nie jest tak, że my gramy w Chicago dla Polonii tylko, ale po prostu przychodzą na nas ludzie z całego świata, prawda? Nie, że tylko Polacy. Więc to dla mnie to już jest naprawdę wystarczający sukces. I te ilości, które przychodzą, my gramy dla 500, 600 do 1000 osób w Stanach Zjednoczonych, więc to jest naprawdę sporo, wydaje mi się, jak na zespół grający rocka progresywnego. Ja się liczę z tym, że grając taki rodzaj muzyki, to się nie osiągnie tutaj sukcesu, jaki osiągały zespoły grające rocka progresywnego w latach 70. Jestem z tym pogodzony i wcale nie jestem nieszczęśliwy z tego powodu, że nie gramy dla jakiegoś tłumu. Nam jest okej. Okay. Udało nam się w Polsce grać koncerty w halach już i to jest naprawdę super, super sukces. Nam. Będzie w tym roku też jakieś koncerty w Polsce? Będzie jesienią. My planujemy największą tak naprawdę trasę w jesienią. Teraz mamy ten luty i marzec w Stanach. Powiem dlaczego. Po pierwsze płyta w styczniu, ale też my mamy wizę ważną do chyba końca marca, więc stwierdziliśmy, że po prostu wykorzystamy tą wizę i polecimy w lutym i w marcu do Stanów, żeby po prostu zagrać, tak? Dlaczego nie? Ale potem w kwietniu gramy w Europie, potem w czerwcu, lipcu i sierpniu będziemy grali festiwale, no i wtedy wrzesień, październik już będzie ta główna trasa, taka jesienna. Tak nieźle, bo z reguły zespoły jak ogłaszają koncerty teraz, to tak rok do przodu, prawda? Metallica teraz rzuciła hasło, że kiedy? W 2024 przyjeżdżają? No, więc... Tak, już sprzedali bilety. Znaczy, nie wiem, że sprzedali, ale sprzedają bilety na 2024, no ale Metallica... No i za 2024 zł przy okazji są te bilety, tak więc wszystko się zgadza. Płyta kolorowa, okładka kolorowa. Wiele razy rozmawiałem z muzykami, którzy widzą muzykę przez kolory. No ja taki jestem. No Lunatic Soul, każdy album Lunatic Soul ma swój kolor własny. Najpierw był czarny, potem biały, potem szary, potem niebieski, granatowy, potem czerwony. Ale co masz? Widzisz po prostu jakieś instrumenty, jakieś dźwięki? Nastrój. To jest taka kotwica, którą sobie zarzucam. Płynę sobie po tym oceanie muzycznym i jak już mam kolor odpowiedni, to się zatrzymuje się w odpowiednim momencie. Wiesz, jak granie w statki, C4, bam, tu staję, zarzucam kotwicę i już się nie ruszam. Zielone na przykład, prawda? Żółty. Okej, okay, mamy. I teraz szukam innych warstw, w innych miejscach. Na przykład żółty, ale jaki? Rdzawy bardziej, czy taki słoneczny? No to i zawsze ja oczywiście, bo ja lubię mroki, to idę w bardziej, wiesz, żółto-rdzawy, taki już tam się dzieje klimat, albo taki jesienny, nie? A nie, że tam słońce i lato. No, ty poszedłeś w lato, no kurczę, jest trochę słońca, no już. Ale nie, tu jest bardzo dużo kolorów, wydaje mi się. To jest taki klimat, bo to jest tak, nie to, że mam być wesoły, mam nie być smutny, o to chodziło. I to jest taka okładka, tylko tam proszę zwrócić uwagę, że tam nie jest tak, że na tej okładce jest sielskość, że tam jakiś... No jest zaduma. Jakaś dziewczynka z balonikiem nie... biegnie za jakąś owieczką na łące. Nie przyjrzałem się dokładnie, ale jest zaduma. Tam jest takie... zdefragmentowany człowiek, który szuka swojej tożsamości. A szukanie tożsamości w dzisiejszych, zmieniających się czasach widzę po prostu jako dużo różnych nastrojów, tak? Ktoś szuka, nie wie kim chce być tak naprawdę, więc może na zieloną, może jaką dzisiaj bluzeczkę założę, prawda? Może różową, nie? Bo jest w modzie. Albo na przykład taką. A jakim stylu? Bo teraz już nie nadążam, jakie style są teraz modne. Podobno moda jest teraz na lata 2000. Ja rozumiem lata 80. Rozumiem flanel. 2000? Słuchaj, była. Wyobraź sobie, że ostatnie dwie dekady, my tu już starsi panowie, że tak się wyrażę, to wiesz, w ostatnie dekady też mają swoje nurty muzyczne, też mają swoje jakieś tutaj nurty w modzie i to co? To nie jest tak, że wszystko się skończyło po Nirwanie. Nie, to jeszcze gdzieś trwa. Tylko no nie, no wiem, tylko to już jest... Żartowałem. Tylko to już jest jakby
która inny rodzaj ubiera, muzyki, tak. Która wiem, jak się ubiera, znaczy, no, nie, no, no, no dużo nurtów, no, była cała gitarowa rewolucja, no, tam ta... Arctic Monkeys, oczywiście. White Stripes, tak dalej, plus Billie Eilish, która jest też niesamowita, prawda, no, i też jakoś tam modę wprowadza. Powiedz mi tak na koniec jeszcze, jaką koszulkę byś założył sobie dzisiaj? Wiem, że masz czarną, ale jaki nastrój dzisiaj? Dzisiaj? Tak, bo każdy z nas ma wiele osobowości, te osobowości... Zwróć uwagę, że ja mam taką koszulę, taką troszkę marmurkową, to ona mi tak trochę z te lata 80. przypomina, bo to są te klimaty, kiedy nasi ojcowie czasami na Węgry jeździli i przywozili takie spodnie marmurkowe, razem z gumami, tymi kulkami i napojami kolorowymi. Pamiętam, miałem takie okresy. Więc kiedyś jak kupiłem sobie tą koszulę, to sobie tak przypomniałem, że w sumie to mi się kojarzy z czasami dzieciństwa, więc dzisiaj jestem szaro-marmurkowy. Ostatnio syn zaprezentował spodnie, które sobie kupił, a ja myślę sobie, Boże kochany, to są te spodnie, które w wersji obciachowej występowały kiedyś na dyskotekach, słuchało się do Depeche Mode. Piramidy tak zwane były kiedyś i on coś podobnego właśnie miał na sobie i myślę sobie, ojejku, ale to było takie, ale mówi, ale wiesz, że mamy 2022 rok, to było, no ja mówię, w sumie masz rację. Może to było synonim obciachu 30 lat temu, ale na miłość boską, to nie jest żaden wyznacznik. Pokolenie X, które myśli, że jest najmądrzejsze w tej chwili na świecie, wcale nie musi mieć racji. Nie musi mieć, ale zanim to dostrzeże, to będzie kolejne pokolenie, które im to powie. No tak. Więc tak to niestety wygląda. Kolejne pokolenie mówiło poprzednim, że nie miało racji. No tak, coś w tym jest, ale to, żeby nie skończyć tego w taki pesymistyczny sposób, bo ja w sumie do pokolenia X się zaliczam, chcę powiedzieć, że niektórzy przedstawicieli pokolenia X wciąż są otwarci na myśli innego pokolenia. I ja na przykład wcale nie uważam Zetek za jakieś totalne taką porażki życiowe, tak jak niektórzy przedstawiają je w książkach, że te dzieci tylko siedzą w telefonach i nic innego nie robią. Albo że mają depresję w wieku lat 15. No miłość boską, to są skróty myślowe. Dzieciaki są dzisiaj bardzo świadome politycznie tego, co się dzieje. Żyją w jakimś totalnym reżimie, mam na myśli uczniów. To jest w ogóle jakiś horror, to, co się dzieje w systemie szkolnictwa, jak ze stalinowskich czasów. Tak. Wiedzą, że świat się kończy, że tego życia im nie zostało, bo my oczywiście, nasze cudowne pokolenie musi co chwilę pędzić z technologią i co roku musi być nowy iPhone, więc zatruwamy naszą planetę, ile tylko możemy. Też Greta Thunberg powie czasami halo, jak śmiecie to robić, a wszyscy i tak mają to w dupie i robią cały czas to samo. Przy okazji podejście ich do tolerancji, do całej reszty, to jest mega inspiracja dla wielu osób. Tak, ja bym chciał, żeby one już miały możliwość głosowania, bo przynajmniej mogłyby ten świat zmienić. Czekam na to, tak. Mówmy się, że to hasło, też o którym rozmawialiśmy, to głównie to pokolenie wyszło na ulicę, tak. Bo cała reszta się wstydziła. Dopiero to starsze wyszło, zobaczyło, jak ile jest osób, ile jest tych 20-latków chcących zmiany, dopiero wtedy stwierdzi, aha, dobra, ja też idę. A tak to by siedzieli w domu, przykuci do kaloryfera. Byłeś? Więc byłem. Byłem i niestety przez to też dostałem paru hejterów, kiedy opublikowałem na Instagramie zdjęcie, jak przytulam się do brzozy i ktoś napisał, no tak, drzewo kochasz, ale nienarodzonych dzieci już nie. No i to było straszne, bo to nie o to chodziło. To nie o to do cholery chodziło. Tam chodziło o to, żeby pokazać, że mamy wolność wyboru, a nie, że mamy być zmuszani do czegoś. Tak więc... I'm done with you. Ja osobiście w tekście Riverside jest wyraźny przekaz dla osób toksycznych, osób, które myślą, że wiedzą więcej i lepiej, chociaż tak naprawdę wcale nie jest, żeby przestały być takie toksyczne, a jeżeli już nie mogą być toksyczne, to żebyśmy my znaleźli w sobie na tyle siły, żeby te toksyczne osoby od nas odsunąć. Który to numer? Przedostatni. I'm done with you. No to posłuchamy I'm done with you. Dziękuję bardzo, Mariusz Duda. Gościem radioaktywnego blogu dzisiaj. Dziękuję bardzo.